Lodowy cień. Patrzcie na to, sukinsyny! Batman i GCPD siedzą nam na ogonie. Powoli bankrutujemy, no tak nie może być, to cholery jasne! My mam ten lek, ale i tak nikt go nie wykupi, bo nikt w Gotham go nie potrzebuje i w dodatku nikt nie ma na niego nawet złamanego grosza. To mógłby go niby potrzebować. Szefie, znasz takiego jednego super złoczyńcę Mr. Freeze? Kiedyś był lekarzem, ma teraz chorą żonę. Możemy mu sprzedać ten lek w zamian za to, że wyświadczy nam przysługę. No dobra, tylko co mógłby dla mnie ten cały Mr. Freeze zrobić? Ne, prosta robota, szefie. Zabiję kilku prezesów, przejmiemy ich interesy, a cała kasa będzie nasza. Freeze dostanie lek i wszystko załatwione. Brawo, Terry! Naprawdę świetny pomysł! Dostajesz podwyżkę. I niech wasza trójka to załatwi osobiście. Ja mam ważniejsze sprawy na głowie. Robi się, szefie. Freeze niedługo będzie nasz, on dostanie lek, a my całą kasę. A i w dodatku inne firmy. O, paniczu Bruce, paniczu Tim, już jesteście. Co tak szybko? Było dosyć zimno na dworze, Alfredzie, więc musieliśmy wrócić szybciej. Właśnie, zrobiłeś nam kawę, Alfredzie? Jak najbardziej, panowie, możecie siadać. Dziękuję. No i świetnie, kolejny odcinek Szarego Ducha. No właśnie, Tim, mój ulubiony serial. Pamiętam, jak za dzieciaka z ojcem to oglądałem. Cześć, panie Mrozku. Nasz szef chce z tobą pogadać. A kto jest waszym szefem? Black Mask. Co? Sionis? Z nim na pewno nie będę gadał. Wynoście się stąd. Szybko! Idziemy! Już! Dobra, dobra, idę. Ale jak to jest jakiś głupi interes, to będziecie żałować, że zmarnowaliście mój czas. Po 15 minutach. Witaj, Wiktorze. Mam dla ciebie propozycję. Tylko szybko, bo ja nie mam całego dnia. Mam coś, co mogłoby cię zainteresować. Mów dalej. Mam lek, który by wyleczył twoją ukochaną żonę Norę. Wiem, jak bardzo długo go szukałeś. I mam dla ciebie pracę. W zamian za lek. Chcę, abyś zabił paru prezesów różnych firm. Dam ci ich nazwy później, abym mógł przyjąć ich firmy. Jeśli to wykonasz, to dam ci lek dla Nory i będziemy kwita. Nic więcej, żadnych haczyków. Prosta robota. Myślę, że sobie z nią poradzisz. Dobra, Sionis, stoi. Ale jeżeli dowiem się kłamie, że kłamiesz, wiesz dobrze, że mi bardzo zależy na Norze. To przysięgam, że zamienię twoją krew w twardy lód. Tim, spójrz, patrz sygnał. Chodźmy więc. Do Batiaskini. O, jesteś już. Cześć, Jim. Co się stało? Gang Black Maska włamał się do Arkham i wyjęli stamtąd Freeza. Cóż, nic innego jak najspokojniejsza noc w Gotham, co? Spokojnie, Jim. Znajdę Freeza i znajdę Black Maska. Powstrzymamy ich na dobre. Tylko jak sobie z nimi poradzisz? No tylko mi nie mów, komisarzu, że znowu zniknął. Tak, Robinie. No ja z nim naprawdę nie wytrzymam. Witaj, Simonie. Co tam u ciebie? Co? Freeze?
Co ty tu robisz? Czemu tu przyszedłeś? Spokojnie. Przyszedłem, żeby cię trochę ochłodzić. Nie, nie, błagam, zostaw mnie. Nie, i co to? Ochłoń troszeczkę, chłopie. Pyszna ta kawa, co nie, Batmanie? Oczywiście, Robinie. Smakowita. Robinie, co jest, Batmanie? Jakiś napad na Kranko Toys. Dobra, nie ma na co czekać. Idziemy. O, Batmanie, Robinie, dobrze, że już jesteście. Co tu się stało? Nie wiem, Freeze tak po prostu tu wszedł i zaczął tu wszystko zamrażać. Nie wiem, o co mu chodzi. Jest jakimś psycholem. Spokojnie, dowiem się, czemu to zrobił, a ty za ten czas idź się gdzieś ogrzać. Robinie, Jim Gordon do mnie dzwoni. O co chodzi? Tak, Jim? Batmanie, raczej prędko. Mr. Freeze włamał się do GCPD. Dobra, Robinie, idź odmrozić pozostałych, ja idę szybko do GCPD. Robisz, Batmanie. No, i to rozumiem. Po 4 minutach. To was troszkę ochłodzi, gliniarze. Dobra, chłopcy, zwijamy się stąd. Naszym następnym celem jest Wayne Enterprises. Gdy już zrobię swoją robotę, Sion zda mi w końcu to, czego chce. Już wszystko dobrze, Jim. Jesteś bezpieczny. Naprawdę zimny z niego zdania. Wiesz może, dlaczego Freeze tutaj przyszedł? Ten chory maniak mówił coś o jakimś układzie z Sionysem i zaczął wszystkich zamrażać. Czekaj, z Sionysem? Jak masz w planach go załatwić, Batmanie? Wszystko zaplanowałem od samego początku. Zawsze czekałem na ten moment. W jego hucie jest tego karta. Tam jest wszystko, co na niego mają. Czekaj, i ty o tym wiedziałeś? Jak najbardziej. I czemu jej nie zabrałeś? Miałeś tyle okazji. Wiem, ale ta jest wyjątkowo najlepsza. A czemu najlepsza? Dzisiaj się przekonasz, Robinie. Czekaj, Lucy do mnie dzwoni. Panie Wayne, nasze czujniki wykryły włamanie. Niech pan szybko przybędzie, błagam. Dobra, Robinie, idź do jego huty. Zaraz ci powiem, jak masz tam wejść. Ja idę szybko uratować Lucysa, okej? Okay? Dobrze, Batmanie, robi się. No i to rozumiem. Witaj, Luciusie. Przyszedłem do Bruce'a Wayne'a. Wiesz może, gdzie on jest? Nie, proszę natychmiast opuścić teren Wayne Enterprises. Za chwilę wezwę Batmana. Nie byłbym taki do końca pewien, panie Fox. Zostaw go, Freeze. Nie powinieneś wchodzić mi w drogę, Batmanie. To jest jedyny sposób, żebym wyleczył swoją żonę. Zabijanie losowych prezesów? To jest dla ciebie wyjście? Black Mask ma dla niej lek. Gdy ich zabije, to wtedy mi go da. Rozumiesz? Więc radzę ci lepiej, żebyś zszedł mi z drogi. Nie mam zbytnio czasu, wiesz. Muszę przygotować laboratorium dla Nory. Więc lepiej mi nie przeszkadzaj. Inaczej ty i twój Robinek marnie skończycie, a wiem, że bardzo ci na nim zależy, tak jak mi na mojej norze. Batmanie, mam kartę Black Maska. To dobrze, Robinie. Przeczytałem ją sobie przed chwilą i... Czekaj, czytałeś ją? Tak. I co? Ile tego jest? Pff, człowieku, Joker przy nim to chyba anioł. Chociaż nie wiem, bo Joker też jest niezłym psycholem. Masz rację, Robinie. A ile tego dokładnie jest? Nie wiem, on dożywocie ma na pewno w gwarancji. No i o to mi chodzi. Drań zostanie pogrzebany na dobre. Musimy się przyszykować na ostrą walkę, Robinie. Bo Freeze jest naprawdę zimnym draniem.
i przyczepiłem mu przed chwilą nadajnik i wiem, gdzie on jest. O, w opuszczonym laboratorium, tak? Tam się teraz zasiedlował. Tak, tam chce wyleczyć Norę. A czemu on tak właściwie zamrażał tych prezesów? Black Mask mu powiedział, że jak ich zabije, to da mu ten lek. Czekaj, Black Mask ma lek na McGregora? I nie tylko. Jest to lek na wszystkie choroby, który jak już go przedawkujesz, to będziesz zdrowy tak, że masz zagwarantowane wieczne zdrowie. Niemożliwe. Możliwe, Robinie. Moi lekarze to robili. Aha, czyli jednak możliwe. Dobra, nie ma na co czekać, Batmanie. Idziemy, idziemy. Cóż, jeżeli Batman ma zamiar mi przeszkadzać w leczeniu mojej kochanej żony, niech on i Robin tu tylko przyjdą. Dynamiczny duet będzie miał z nami ogromne wyzwanie. Pozbędę się tej dwójki raz na zawsze, a Nora w końcu przestanie cierpieć. Zbyt długo szukałem leku, by teraz przestać. Wiktorze, nie musisz tego robić. Mogę ci pomóc. Lek będzie mój, Batmanie. Nie powstrzymasz mnie. Naprawdę, uwierz mi. Znam się z Bruce'em Wayne'em. Wayne Enterprises ma wspaniałych lekarzy. Pomogą ci wyleczyć Norę. Obiecuję. Jeżeli chcesz, ciebie też mogą wyleczyć. Naprawdę. Tylko proszę, skończ już to w końcu. Nawet jeżeli mam najlepszą okazję, by pomóc mojej żonie, to musisz mi przeszkadzać? W Arkham zarwałem dziesiątki nocy, by znaleźć w końcu ten jedyny lek. A teraz mam okazję, by Nora wyzdrowiała. A ty, ten, który powinien ścigać tych złych, tych, którzy czynią zbrodnie, sam je czynisz, niszcząc mi życie. To twoja ostatnia szansa, Batman. Zejdź mi z drogi, albo giń. Cóż, nietoperzu, ostrzegałem cię, ale nie słuchałeś. Najwyższy czas, żebym zamienił twoją krew w twardy lód. Oj, nie sądzę, Freeze. Co? Co? Batmanie, proszę, pomóż mi. Oddam się do Arkham. Ale pomóż mi wylecić Norę! Sionis ma ten lek! Zabierz mu go! On i tak nie należy do niego! Już za dużo się wycierpiałem, żeby Nora cierpiała. Billy, to ja z tej cholery powtórzę to ostatni raz! Gramy w pokera, nie w Uno, więc nie możesz widać karty jebanego odwrotu! Jesteś skończony, Sionis. Wątpię, Batmanie. Nic na mnie nie masz, więc nic mi nie zrobisz. Czyżby? Co? Skąd to masz? Skąd to masz, że pytam? Słuchaj, dam ci teraz dwie opcje i lepiej się zastanów, którą wybierzesz. Pierwsza to jest... Oddasz mi lek, ja oddam ci kartę, będzie po sprawie, o wszystkim zapomnimy. Druga opcja to jest, zanoszę tą kartę prokuraturze i wtedy będziesz skończony do tego stopnia, że nawet twoi najlepsi adwokaci ci nie pomogą. Pójdziesz siedzieć na dożywocie do Blackgate. Radzę się zastanowić, Sion. Ech, szanse. No dobra, jak wolisz, za chwilę prokuratura dostanie tą kartę i będzie po tobie. Dobrze, oddam wam ten lek. Cóż, Romanie, widzę, potrafisz podejmować rozsądne decyzje. Daj lek. Dziękuję. Teraz, Robinie!
ty cholerny nietoperzu! Oszukałeś mnie! Nawet jeżeli mi dałeś ten lek, to nie oznacza, że sprawiedliwość cię ominie. O, Jim, już jesteś. Trzymaj jego kartę. Na niej są wszystkie jego grzeszki. Zanieś ją najlepiej do prokuratury. Wtedy będziemy mieć go już z głowy na zawsze. Idziemy, Sionis. Dzięki za pomoc, chłopaki. Drani jego mafia zostali pogrzebani na dobre. Chodźmy, Robinie. Musimy jeszcze sprawdzić, czy ten lek przypadkiem nie został czymś zatruty. Chodźmy więc do bat jaskini. Lek wyprodukowany przez firmę Wayne Enterprises. Analiza. Lekarstwo nie zawiera żadnych szkodliwych substancji dla organizmu człowieka. Cóż, czyli jednak Sionis nie kłamał. Chciał faktycznie dobrze dla niego i dla Nory. Ma w sobie trochę serca. Właśnie, Batmanie. To co? Robimy kopię tego leku i zanosimy rano Freeze'owi dwa lekarstwa. Dla niego i dla Nory. Freeze'owi też chcesz pomóc? Jak najbardziej, Robinie. Wiktorze, przesyłka do ciebie. O, a co takiego? Wiktorze, dziękujemy ci za podanie informacji dotyczących Black Maska. Na dowód naszej wdzięczności masz dwa leki, o które nas prosiłeś. Dla ciebie i dla twojej żony Nory. Batman i Robin. Czyli jednak chłopaki dotrzymali słowa. Jest, udało się. Widzisz, kochanie, w końcu będziemy mogli być razem, tak jak dawniej. Wersja polska, master film, na zlecenie Warner Bros. Reżyseria Krzysztof Kołbasiuk, dialogi Marcin Chornożewnik. Dźwięk Renata Gontarz. Montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Wystąpili Radosław Pazura, Marcin Hycnar, Stefan Knote, Aleksander Mikołajczak, Grzegorz Pawlak, Adam Bauman i inni.